Cześć! Witam Was z naszego plenerowego studia megadyskont.pl. Tym razem pokażę Wam dobrze znaną Wam zabawkę z serii Nerf. Będzie to Nerf Rebel Pink Crush od firmy Hasbro. Pistolet Nerf Rebel Pink Crush jest koloru różowego, jest w kolorach dla dziewczynek i jest zabawką 2 w 1. Może być pistoletem, a także kuszą, która pomieści 4 pociski. Możemy je włożyć tutaj. 1, 2, 3, a 4 wkładamy do środka. No i mniej więcej działa to w ten sposób, że ciągniemy za to kółeczko i naciskamy spust pistoletu i strzelamy. Na opakowaniu tej zabawki mamy informację dotyczącą tego, że pociski powinny lecieć na 20 metrów. Czy jest to prawda? Sprawdzę to za pomocą dalmierza. Specjalnie usiadłam na tej ławce, aby po oddaniu strzału iść na miejsce, gdzie wylądował pocisk i z tamtego miejsca wycelować dalmierzem w ławkę i w ten sposób zmierzę, na jaką odległość poleciał nasz pocisk. Czy będzie to 20 metrów? Zaraz się przekonamy. Wkładamy jeden pocisk i zaczynamy zabawę. I bierzemy dalmierz, idziemy zmierzyć odległość. Jestem właśnie w miejscu, gdzie spadł pocisk i teraz za pomocą dalmierza sprawdzimy, na jaką odległość poleciał. Celujemy w ławkę. Jak widzicie, dalmierz wskazuje ponad 21 metrów, czyli producent nie kłamał. Myślę, że przy dobrych wiatrach możemy osiągnąć jeszcze większy wynik. Pamiętajcie, że Nerf Rebel Pink Crush jest zabawką 2 w 1 i możecie go używać jako pistolet. Powiem Wam tylko, że to był mój pierwszy filmik z serii Nerf. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania lub propozycje, piszcie je w komentarzach pod filmikiem. A ja oczywiście zachęcam Was do zakupu Nerf Rebel Pink Crush na naszej stronie internetowej megadyskont.pl.